Dzień dobry, tutaj Kapelusznik. Pragnę przypomnieć o ważnym filmie do obejrzenia. Jest to dla mnie i dla mojego kanału ważny film. Chcę, by każdy, kto ogląda mój kanał, także obejrzał ten film, czy raczej wysłuchał. A przechodząc do tematyki filmu, to nie wiem, jak ubrać w słowa samą postać Orochiego. Jest owszem złym i zgniłym człowiekiem, ale jednak czy z własnej woli taki się stał? Czy to był jego własny wybór? Czy może też go do tego zmuszono? Bo nie bez powodu wszyscy go nie lubią. Więc może lepiej zadać pytanie, czy może cała nienawiść mieszkańców Wano skierowana wobec rodziny Kurozumi i samosądy na nich wymierzone mogły go pokierować w inną stronę? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie w tym oto materiale. Zacznijmy najpierw od podstaw historii Orochiego, bez żadnych dodatkowych komentarzy z mojej strony. Pomijam tutaj świadomie fragment o jego mocach, no bo poza swoim owocem nic takiego w sumie nie reprezentował. Więc o dzieciństwie Orochiego nie wiemy wiele. Ale po tym, jak jego dziadek poniósł porażkę w próbie zdobycia władzy nad krajem Wano, doszło do samosądów urządzanych przez obywateli kraju Wano. Wszyscy członkowie rodziny Kurozumi byli torturowani i zabijani. Młody Orochi i jego rodzina nie dość, że żyli w ten sposób w biedzie, to jeszcze byli prześladowani i musieli się ukrywać. Całą prawdę, dlaczego Orochi był prześladowany, wyjawia mu dopiero Higurashi, będąca z jego rodu, że to jego dziadek próbował otruć innych daimyo, by zostać szogunem, za co został aresztowany i skazany na seppuku. Higurashi postanowiła zaoferować pomoc Orochiemu w zostaniu szogunem, na co ten się zgodził. Doradziła mu, by gromadził złoto oraz broń, żeby pozyskać sojuszników. Jednocześnie sam Orochi za wszystkie prześladowania obiecał swoją zemstę na całym kraju Wano. W ten sposób zaczynamy kolejny etap życia Orochiego, gdzie najpierw pracował dla Yasu, potem pożyczał pieniądze od Odena, a z czasem nawet zaczął pracować w pałacu szoguna. Najważniejszym faktem jest to, że w wyniku intryg i sojuszowi z Kaido przejął władzę nad Wano pod nieobecność Odena. Natomiast już po samej śmierci Odena, Orochi już bez przeszkód pozwolił Kaido niemalże w całości na przerobienie kraju Wano w fabrykę broni. Prawem stał się język siły, a nie siła prawa. Orochi bez litości dokonał swojej zemsty na całym kraju. Zanim przyjrzymy się bardziej psychologicznej stronie Orochiego, spójrzmy, jak to wygląda z perspektywy samego kraju. Lud Kozukich rządził Wano nieprzerwanie od pustego wieku, kiedy potomkowie tego rodu zdecydowali się zamknąć jego granice na świat zewnętrzny. Więc skoro rządzili tyle czasu, to musieli być poważanym rodem pośród obywateli kraju Wano. Zatem można przypuszczać, że cały ten czas sprawnie zarządzali państwem. Zatem próba ich obalenia przez ród Kurozumich została odebrana przez mieszkańców Wano bardzo negatywnie. Więc nie dziwię się, że w świecie One Piece, który nie doznał XVIII-wiecznego oświecenia jak nasz i nie żyje w liberalnej demokracji oraz gdzie siła ekonomiczna wymiany handlowej doprowadziła do zmniejszenia się wojen na świecie, doszło do krwawych samosądów na rodzinie Kurozumich. Ponieważ w naszej rzeczywistości coś takiego prawie już nie występuje, przynajmniej w cywilizowanej części świata. Zatem nie dziwi fakt, że Orochiego zaczęła przypełniać nienawiść, skoro tylko to otrzymał od ludu, z którym współistniał. A przynajmniej początkowo nawet nie oberwał za coś, co sam zrobił. Co już wiemy z przypomnienia sobie jego historii. Więc zatem, gdy Orochi doprowadził już do upadku szoguna i spuścił całą swoją nienawiść na Wano, to nie dziwota, że mieszkańcy Wano również znienawidzili jego na amen. Przymusowa praca dla samurajów w fabrykach broni, powszechny głód, katastrofa ekologiczna, nepotyzm, tortury, propaganda sukcesu, niewolnictwo,
i tak dalej. Kraj rządzony przez Kaido i Orochiego przerodził się w jeden wielki obóz pracy bez możliwości wyjścia. Spirala nienawiści wręcz domknęła się z obu stron i nie było już miejsca na przycisk resetu, który by cofnął wszystko. Zwłaszcza, że dochodziło do powszechnych buntów, jak na przykład bunt Daimyo, czy mieszkańcy, którzy żyli nadzieją, że za 20 lat według przepowiedni Toki faktycznie Orochi oraz Kaido zostaną obaleni. Odpowiadając na pytania zawarte we wstępie, to Orochiego nikt nie zmuszał, by całkowicie znienawidził kraj Wano. Dostał opcję pomocy od Higurashi, z której skorzystał i z własnej woli latami realizował swoje plany oraz intrygi, a także potem razem z Kaido utopili kraj Wano we krwi i biedzie. Z radością zabił także Yasu. Orochi stał się brutalnym tyranem, który narzucał krajowi swój reżim zgodnie z własną osobowością. Przez lata nie wahał się żadnej podjętej przez siebie decyzji, czy nawet nie myślał, by stać się lepszym człowiekiem. Pozostał egoistą nieznoszącym krytyki do końca swoich dni, czego idealnym przykładem jest nakarmienie głodnych mieszkańców jednej z wiosek owocami Smile, którzy potem mimo tego, iż ciągle się uśmiechali, to tak naprawdę byli głodni. I patrząc przez pryzmat całej fabuły Wano, Orochi od początku do końca był bezlitosny oraz okrutny, więc śmiało powiem, że to wszystko były jego własne wybory. Po prostu Orochi nie miał wewnętrznej siły, by odrzucić całą nienawiść, jaka go otoczyła. Nie mówię, że samosądy dokonywane przez mieszkańców Wano były czymś dobrym, lecz równocześnie mógł im przebaczyć i zrozumieć ich gniew. I czysto przykładowo mógł opuścić Wano w celu znalezienia sobie lepszego życia. A spirala nienawiści, o której mówiłem wcześniej, nie zamknęła się, ponieważ obywatele Wano chcieli zemsty za wyczyny dziadka Orochiego, więc w zamian Orochi się zemsty na całym kraju Wano, a potem mieszkańcy Wano chcieli zemsty na Orochim i Kaido za to, co oni zrobili z ich krajem. A sam Orochi tak bardzo zachłysnął się swoim nowym życiem, że myślał tylko o wygodach dla siebie, co bardzo dobrze uwypukla sytuacja, gdzie pod koniec bitwy na Onigashimie przez moment błagał Hiyori swojego wroga o życie, będąc przygnieciony palącymi się gruzami. Obiecywał jej wszystko w zamian za ratunek. Wręcz idealny obraz upadku człowieka. Wnioski z tego płyną takie, że nienawiść i zemsta prowadzą ostatecznie donikąd. Koło nienawiści wiecznie będzie się domykać, dopóki któraś ze stron nie zaprzestanie wojny. Dlatego tak ważne jest zrozumienie drugiej strony i jej cierpienia, a w tym także edukacja następnych pokoleń, podkreślmy właściwa edukacja oraz zamiast walki stosowanie dyplomacji. Gniew i siła wcale nie muszą być podstawowym przedmiotem rzeczywistości, a Kurozumi Orochi jest perfekcyjnym przykładem, dokąd prowadzą nienawiść oraz negatywne emocje, które mają realne konsekwencje, nawet jeśli to dotyczy jednej jednostki, bo to może się odbić na losie całego państwa. Ja byłem Kapelusznik, dajcie znać, co sądzicie i na razie.